Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Chubianko. To jest kolejny odcinek z Metro 2033 Redux. Jesteśmy w etapie praktycznie tym samym co poprzednio, ponieważ zginąłem. Niestety w tym metrze, bo zaatakowały nas te potwory, które właśnie widzicie, że nas gonią. Okej, właśnie, teraz trzeba zacząć strzelać. Przodujmy. Jeny! Dobra, zginął, fajnie. Dobrze. Uwolnij mój drobowik. Dobra, ta strzelba już jest konkretniejsza, że tak powiem. Padłeś? Tak, padłeś. Okej. Oszczędzaj amunicję, no to staram się, ale... Okej, więc dwa strzały i po nim. No strzelba jest naprawdę dobra. Nie powiem, bo... No i przeżył ten jeszcze. Ten, co się dzieje u diabła? Zginąłem? Nie no... Kurde, co ja mam robić? Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważyły. I nie zauważą. Ponieważ się strasznie boję. Dobra. W którym kierunku mam biec, bo... No spokojnie, spokojnie, to ja jestem ja, więc... On żyw! Быстрее сюда! Только не огнемет, прошу! Дайте ему шанс! Wyżeniaj! Jany. Żywcem, nie? Chociaż to jest dobra broń. Tamtego ostatniego jeszcze trafiłem, ale uciekł jednak. Na moim puti Рижская była tylko pierwszą остановкой. No dalej должен był iść один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ciekawa muzyka się tutaj zapowiadała. Wódka, mówili, klimaty takie typowo ruskie, co? Давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого напить-то? Хой здоровье. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Tak pijesz, ale nic z tej szklanki nie ubywa. Blin, ty co, prawda niepробиваемый dla anomalii? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. О. За удачу и за Артема. За тебя. No come on, dziwisz się, że na niego nie działa wódka, jak on nic nie pije. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыли. Значит, на базар мне не попасть. Będzie rozmycie ekranu? Dobra, no to schodzimy. Muszę iść. Znaczy, jak to wygląda? Udaj się do polis, odszukaj stalkera. Dobra. To idźmy tą strzałką. Tu nie przyjdziemy? Tutaj nie? Dobra. Soka prowadzi tutaj. Krucia! Ты здесь, Артем? Один человек. Вот там, в проулке. Вау. Если даже не пульку, я тебя к нему отведу. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, иди глянь, чем своих родителей. Добро, дай мне. Спасибо. Пошли со мной. Горкой. Dobra. Też mam taką zapalniczkę, tylko praktycznie inaczej wygląda. Taka jakby dwa naboje. Dwa naboje i się tak fajnie można zapalić, chociaż gazu tam nie ma, tylko jest ląd. I ten ląd się właśnie zapala. Tędy? Nie, tędy. Fajnie masz ubranko. I czapeczkę? Też mam taką czapkę właśnie. Jak ty. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Ты Артем, да? Садись. Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс, на дорожку отовариться. Ну чё, готов? Если готов, не? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Weź amunicję najpierw. Amo. Dobra. Zatem chodźmy. Bo praktycznie nic mnie tutaj nie trzyma. Jest naprawdę fajnie ta grafika. To klimatyczne miejsce, które trochę ocieka strachem. Ale nie powiem, bo przydałaby się jakaś akcja, jakaś misja, jakieś zadanie, coś w tym stylu. Bardzo lubię takie rzeczy. No zobaczcie, jak ta gra jest po prostu dopracowana, chociażby muszki, patrzcie jak latają. Mam nadzieję, że to widać wszystko było. No naprawdę powiem wam, że grafika jest super, naprawdę. Nie powiem, bo wymagania gra ma naprawdę wysokie. Nie powiem, to jest fakt, że... No ale naprawdę to jest godne grafiki. Godne wymagań graficznych. Pomóc ci? Tędy? Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Dalej, wczytuj. Okej. Więc widzimy, że nie do końca nam ufa nasz bohater. Temu oto typkowi. Korzenie. Jak wygląda amunicja? No ile tego? Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Amunicji nie mam, stary. Z tego to mogę sobie strzelać. Ja tam jednak lubię karabinki jakieś, wiecie, takie konkretne. Okej, amunicja. Fajnie. Tu jeszcze jeden trup był, tu może masz coś? Nie no, on nie ma chyba jednak. Ty miałeś, a trzeba się rozglądać, bo tutaj jednak, no że tak powiem, amunicja jest tutaj takim, że tak powiem, gotówką. Странный звук. От земли что ли идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? No, z rur niby, takie odgłosy. Grzybek, podświetlony dziwnie jest, tak. Aż nadto nierealistycznie. O, amunicja czy coś? Mogę od ciebie wziąć? Czy coś tutaj było? Coś tutaj było. Amo, potrzebuję amunicji. O, tu była. Dobra. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь на стреле. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновая. Амуниция. Смотри, не за день банки. Samolot, czy co to jest? Może tutaj coś będzie. Trzeba się rozglądać tutaj. Exploring. Oj tak, exploring. Tutaj ktoś mieszkał, bo puszki zrobił, żeby w razie jakby ktoś przeszedł, żeby było słychać, nie? Nóż? Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха! Железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Курде! Вот же, сука! Ах ты! Вот, баба! Myślę, że mi się uda. Ale spierdzieliłem. Dobra. No znowu mało amunicji. Kurde, ale teraz... To nie znasz. Mamy mnóstwo amunicji, tak? Czy co to jest? Dobra. Bo ja nie mam dużo amunicji. Myślałem, że to jest ta sztabka żelaza, to jest jakoś, że dużo amunicji niby. Dobra, tam są ci... Kurde, nie sądziłem, że będzie tak groźnie, ale... Dosyć, że mamy przeciwników w postaci tych potworów. Nie, ja tutaj muszę uważać, bo... Okej. Czemu mi tak zasłaniasz? Nie mam amunicji? No mam amunicję, to co mi zasłaniasz? Nie mogę strzelać jeszcze. No to nie jest łatwe, moi drodzy. Rozejrzyjmy się bardziej z tyłu, może tutaj coś będzie. Tam widziałem kilku, więc... No, oni chyba się pokryli już, poszli naprzód tam, na tył raczej. A, przeładuj, ciekawe co. Z tego muszę nawalać teraz. A tutaj? Dobra, trochę latarka może pomoże. Przeszukajmy, bo tutaj exploring i jeszcze raz exploring. Dobra, ty tam czekasz, chcesz wbić do tego pokoju, tak? Dobra, przyłazujmy. Tu chyba już nic więcej nie będzie. O, tu... Ło! Dobra, fajnie, amunicji trochę jest. Nie powiem. Trochę nam teraz starczy, nie? Dobra, zgasz latarkę. Wbijamy? Czy co? Ale piękny strzał, widzieliście to? Prosto w heada. Prosto w łeb. Jenik, nie mogę go trafić w ogóle. Dobrze, moi drodzy, myślę, że zakończymy tutaj odcinek. Widzimy się ponownie już wkrótce. W tym samym momencie będziemy kontynuować sobie przygody metra. Więc do następnego razu. Na razie. Cześć!